Cieszymy się, że mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w pokazach filmowych. Myślę, że pokazy filmowe i wartościowy program, jaki będzie proponowała pani kierownik kina, pani Elżbieta Huculak, będzie przynosił wiele przeżyć duchowych naszym mieszkańcom, a wyjścia do kina będą świętem od codzienności. Zapraszamy serdecznie. To było dla mnie wyzwanie, bo to pierwszy raz taki mural jakby podjęłam się malować. Nigdy wcześniej nie malowałam muralu. Bardzo duże było tutaj zniszczenie. W każdej dziurki sypał się piasek, więc jakby tą powierzchnię utrzymać, taką wapienną powierzchnię utrzymać w ryzach. Wiele godzin spędzonych, ale myślę, że się udało. Na początku chciałam zrobić tak, jak było 1:1. Oczywiście to było w takich beżach przykurzonych, takich szarościach, zieleniach. To szkło, które jest tutaj, czyli kino nie jest tak, jak było wtedy. Jest ono nowe, jest rozcięte, ma wstawione szklane, duże tutaj szyby. I pomyślałam, że to malarstwo też trzeba troszkę podkręcić. Byłam różnych ludzi, więc ludzie mówią, że jak ja tu byłem w latach 70., to mural już był. On jest prawdopodobnie z końca takie czasy, 68-69 rok, czyli kawałek odległego czasu. Miło, że się to wszystko zachowało, to jest niesamowite, bo tu nie było przecież właśnie sufitów, podłóg nie było, było widać niebo, była wilgoć, a mimo wszystko to wspaniale przetrwało, bo jakby mieszkańcy gminy sobie tego życzyli. W kinie Astra pracuję jako kierownik. Do moich obowiązków należy to, żeby zadbać o repertuar tego kina. Będziemy starać się zapraszać filmy jak najbardziej premierowe, świeże i wyczekiwane, ale będziemy też starać się stworzyć propozycje z filmów bardziej niszowych, arthouse'owych. Będziemy mieć różnego rodzaju cykle i przeglądy w kinie. Już 12 września zapraszamy na pierwszy taki pokaz cyklowy, będzie to Astra Kobiec z filmem Pojedynek na głosy. Będziemy mieć też pokazy dla seniorów, które się będą nazywały Astra dla seniora. Będziemy go tworzyć razem z Uniwersytetem Trzeciego Wieku Atena. Będziemy zapraszać szkoły z gminy Obornik Śląskich wraz z nowymi horyzontami edukacji filmowej. Dla każdego przedziału wiekowego jest specjalnie przygotowany cykl. Mamy nadzieję, że od października z tym cyklem ruszymy, z tymi cyklami ruszymy. Od października również będziemy zapraszać na dyskusyjny klub filmowy Astra. Tutaj będziemy pokazywać filmy trochę bardziej ambitne, właśnie te niszowe. Będziemy mieć również dokument w Astrze. Będą to filmy, które będą nas pobudzać do dyskusji na tematy społeczne, ekologiczne, polityczne. Zapraszamy także najnajów na Astrę dla dzieci i tutaj zaprosimy na polskie, wszystkim bardzo dobrze znane kreskówki. Będzie to cykl dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, które niekoniecznie dadzą radę wytrzymać na filmie, na bajce, która trwa 1,5 godziny. Żyjemy w czasach pandemii i nie możemy funkcjonować normalnie. Przede wszystkim kino, sala kinowa może być wypełniona w 50%, czyli ze 156 miejsc 72 jest udostępnione do sprzedaży. Musimy nosić maseczki na terenie całego kina, również w trakcie trwania seansów. Na czas pandemii niestety nie możemy spożywać napojów ani przekąsek na sali kinowej. Cały obiekt będzie po każdym seansie wietrzony i dezynfekowany. Przy wejściu znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. Będziemy prosić widzów o zdezynfekowanie dłoni. Wszystkie informacje na temat kina znajdują się na naszej stronie internetowej www.kinoastra.pl. Tam znajduje się bieżący repertuar, znajdują się wszystkie wydarzenia dodatkowe, które się dzieją w kinie. Jest tam też uruchomiony system sprzedaży internetowej, więc bilety można kupić przez internet, jak też w kasie kina, która będzie otwarta na godzinę przed każdym seansem. Od wielu lat prowadzę salonik Czterech Mus. Teraz już nie będzie nazywał się salonik, tylko salonik. Salonik został na Piłsudskiego.
Można go było obejrzeć, bo tu jeszcze nie było sufitów, nie było podłóg, nie było schodów, tylko były cztery ściany, widać było niebo. I trzeba było poczekać, żeby zobaczyć. Później wnętrze okazało się takie malutkie, ale od razu je pokochałam. Ta atmosfera dopiero będzie się budowała od pierwszego koncertu, ale na razie wystrój, będę oczekiwać na jakieś znaki od publiczności, czy będzie się podobał, czy nie. Jestem jednym z kinooperatorów w kinie Astra. Na co dzień jestem też pracownikiem Obornickiego Ośrodka Kultury, zajmuję się realizacją dźwięku. W związku z tym, że kino zostało wcielone do Ośrodka Kultury, w ramach tego też pracuję jako kinooperator. Jeśli chodzi o techniczną stronę tego kina, mamy nowy projektor Sony. Możemy wyświetlać obraz w jakości 4K. Po wymianie specjalnego obiektywu możemy wyświetlić obraz 3D. Dźwięk jest w jakości 7.1. To w zależności od tego, w jakim formacie jest nagrany dźwięk filmu. Wtedy procesor sam sobie po prostu wyłapuje dźwięk i ustawia taki, jaki potrzebujemy. Mamy dodatkowo jeszcze nagłośnienie takie estradowe, dodatkowe, więc można też oprócz filmów prowadzić działalność inną. Możemy organizować jakieś mini koncerty, wykłady, konferencje, spotkania z aktorami, reżyserami. Oprócz działalności kina, takiego typowego wyświetlania filmów, możemy właśnie prowadzić taką działalność. Nie miałem gdzie chodzić do kina, a prowadziłem wideotekę. Ja jestem fanatykiem kina. 505 numer miałem w DKF-ie na teatralnej. To mówię, to wezmę to kino. Była okazja wydzierżawić, ale warunkiem było to, że ja będę wyświetlał filmy tu. No i uruchomiliśmy, bo ekran musiałem wymienić wtedy. Salę wymieniłem, fotele nastałem, były same klip-klapy, tak zwane te drewniane, twarde fotele. Ich było 317 miejsc. Natomiast źle były ustawione, nie pod nowe warunki. Odległość fotela od fotela 48 cm wymogły to, że musiałem zmniejszyć liczbę rzędów z 19 do 17. I wtedy foteli miałem tych miękkich tylko 180, tylko tyle było w Dzierżoniowie w kinie, które tam już też na dyskotekę było zamienione. A uzupełniłem kliklapami i miałem 240 miejsc w sumie. Bardzo jak gdyby optowałem za tym, żeby to wróciło. To znaczy tak, w momencie kiedy ja byłem, to nikt ze mną nie rozmawiał, bo ja nie byłem właścicielem. Ani dotacji unijnych, ani pożyczania, niczego, kompletnie, nie było rozmowy. Natomiast gdziekolwiek bym nie uderzał, to wszyscy chcieli pomóc. Za moich czasów działalności Fama, Tęcza, Ognisko, Pionier, wszystko pozamykane. W pobliżu Wrocławia wszystko popadało. Jeszcze jak doszły multipleksy, które zabroniły dawania świeżego repertuaru w pobliże, koniec. Za mało. Ja ciągle zadawałem pytanie, a co z kinem, a co z kinem? No i stało się, jest. Super.